Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. W tym odcinku przygotowujemy się do wylewania, wyrównywania podłóg. Tak naprawdę to nie. To były szalone 2 tygodnie. Te, które będą zaraz Wam przedstawione w formie wideo. I od czego zacząć? Na początku nagrywania byłem pewien, że za tydzień będę na etapie wyrównywania podłóg. Zalewanie styrobetonem, jakieś tam styropiany, ogrzewanie, bla bla bla. W trakcie prac odebrałem telefon od tynkarza. Chciał przyjechać, obejrzeć osobiście obiekt, normalne, bo przymierzał się do zamachania części i całe tam wszystkie graty, jakie są z tym związane, wszystko co jest potrzebne. Zaprosiłem, przyjechał, przyszedł. W sumie to widzieliśmy się osobiście wtedy pierwszy raz tak naprawdę. Ale przyszedł. Oj, widzicie? Nie widzicie. Pąki zaczęły już wychodzić. I przymrozek, klasycznie. Ale ja nie o tym. To akurat co roku się ostatnio niszczy samo z siebie. Więc pan tynkarz przyszedł. Poznaliśmy się. Ustaliliśmy front prac. I podczas rozmowy pan tynkarz mówi: hej, za 2 tygodnie, 11 marca, mam okienko, jedna ekipa mi się zwalnia, możemy coś działać. Myślę sobie, kurczę, 2 tygodnie i możemy działać z tynkami, no ale mam już umówionego gościa od podłóg, przy czym ten od podłóg to taką fuchę złapał, więc nic wiążącego. No i co, i zgodziłem się. Za 2 tygodnie tynkujemy. Tylko tak, na początku to była prosta decyzja, tak bądź nie. Ale jak sobie ułożyłem w głowie plan działania, bo jednak trzeba ten budynek przygotować do tych wszystkich atrakcji, no to się okazało, że mało czasu mam, 2 tygodnie. Jak widzieliście na ostatnim odcinku, trzeba skuć tynki, wynieść z budynku cały urobek, usunięcie gratów z pomieszczeń, wszystko, nie? Także trzeba było to jakoś ogarnąć, trzeba było to jakoś ułożyć sobie. Na początku oczywiście w głowie, a później to życie pokazało co i jak. Mówię, w czasie przeszły, ponieważ ja tu nagrywam już na 2 dni przed terminem. Dziś jest 9 marca. I no wiadomo, że się udało, musiało się udać, ale po drodze było jak było. Codziennie po pracy szybkie jedzenie i do 22, 3, czasem jak, no jak trzeba, ile trzeba, tyle trzeba. Na każdym etapie prac ten czas się inaczej spinał. No i plan wygląda następująco. Zresztą będę Wam go etapami pokazywał. W pierwszym tygodniu po godzinach działam przy tynkach. Kończę skuwać wokół okien, nad oknami, inne badziewie. No wszystko związane z taką brudną akcją. Tynki, kurzenie, pylenie i tak dalej. Później, no trwało to całkiem sporo, bo tydzień czasu, tydzień, no po godzinach to tam raptem kilka godzin się zebrało, ale licząc po godzinach, od poniedziałku do piątku, w sobotę kulminacja, sprzątanie tego badziewia, więc wysprzątałem całą chałupę, no jak teraz widzicie, wysprzątałem całą chałupę, usunąłem co się dało usunąć,
czysto, na gotowo, można powiedzieć. No ale drugi tydzień to murowanie, łatanie dziur po przewodach dymowych, elektryka. Elektrykę to akurat będziecie mieli za tydzień, bo elektryka to oddzielam, to po prostu osobny temat, elektryka. Więc łatanie dziur tych dymowych, tych brust po jakichś tam przewodach wodnych i innym badziewiu. Po prostu równanie ścian z grubsza do momentu takiego, żeby elektryk mógł sobie wejść, nie elektryk, tynkarz mógł sobie wejść, wyprowadzić piony, poziomy, narożniki i jechać z koksem. No i udało się w sumie. Dwa tygodnie były w sumie mega intensywne. W tym momencie ledwo stoję na nogach. Jest jeszcze przed 7 rano, sobota. Ja dziś akurat nagrywając to mam w planie elektrykę właśnie, więc jestem przed nagrywaniem elektryki, przed przede wszystkim montażem elektryki, a już po tamtej grubej robocie. Tak więc jak powiedziałem na początku, udało się, no wiadomo z grubsza, tam kilka rzeczy zostało, ale tynkarz tam machnął na to ręką, powiedział, że spokojnie to się powiedzmy przykryje, tak? Zresztą jeszcze jak będzie w poniedziałek 11, we wtorek 12 marca, to nie będzie od razu leciał na maksa, więc tam też będę mógł coś jeszcze od siebie dodać i swojej pracy dołożyć. No ale tak jak powiedziałem, te dwa tygodnie były mega intensywne, ale presja jest dobra. Dzięki tej presji wywartej na mnie przez tękarza, no kilka szczęśliwych zbiegów okoliczności też do tego doprowadziło, bo jednak okienko, spotkanie. Tynkarz w sumie złapany niedawno, ponieważ ten pierwszy zrobił mnie w konia. Już na ten rok poumawiał sobie pracę, mimo tego, że w tamtym roku we wrześniu umawialiśmy się na konkretny termin. No ale nic, życie. Efektem tego potu łez i czego tam chcecie jest budynek gotowy do wydania tynkarzowi. Także zapraszam teraz na materiał, tam będę starał się go jakoś podpisać, co było kiedy, ale zwrócicie uwagę na pewno, że na początku nagrań totalnie byłem w innej bajce, robiłem wszystko pod podrównanie podłóg. No ale cieszę się z tego obrotu sprawy, ponieważ na początku powinno się zrobić ściany, dopiero później podłogi, ale ze względu na te terminy zazębiające się wstępnie nie było to możliwe. Także stało się, co się stało, ale koniec końców wychodzę z tematem na plus. Następny etap, czyli hydraulika, staje się powoli faktem. Z tego etapu akurat będę Wam tylko jakieś sprawozdanie robił, to co będę w stanie zauważyć, bo to co teraz zobaczycie, to jest efekt poniedziałek i wtorek, gdy ja byłem w pracy. Powstała tutaj już instalacja odpływowa, tutaj nie widać, a widać pion, no i umywalka, prysznic, wanna, no i troszeczkę tam do kuchni. Kuchnia nie będzie przekuwana do piwnicy, tylko pójdzie w podłodze. O, i to tam do piwnicy, do kuchni sobie zaraz pójdzie. No i co? No i tutaj to już można powiedzieć prawie koniec. Ja akurat werandę opróżniam, usuwam podłogę pod wylewkę i możemy kumulować tematy, czyli wylewka tu wszędzie plus właśnie weranda i nawet nie plus, no wszystko razem po prostu. Także małe pomieszczenie, ale roboty dużo, bo wyciąć to wszystko, spadki porobić, co ja wam będę mówił, jak przecież wiecie, o co chodzi. No
teraz oczywiście też bardzo wysoko, ale będzie podłoga, nie? No i w piwnicy na razie bałaganu nie ma, bo jest tylko ta rura przedłużona wzdłuż ściany pod sufitem, tam będzie wyjście. Tutaj będą te przewody wodne zasilające. No i tyle. No tyle. No z tamtej strony jeszcze tam będzie od pompy ciepła. Coś tam też do piwnicy odwiedź jeden. Wszystko na ten temat. Także relacja będzie tylko na zasadzie co doszło z dnia na dzień. Tutaj nie będzie pełnometrażowego filmu. Końcówka dnia trzeciego, 21. Jutro pewnie nie będę w stanie podsumować dnia, bo prawdopodobnie mnie nie będzie. Ale dzisiaj tak, kuchnia dokończona. Odpływy ogarnięte. No tutaj gdzieś taki stromy odpływ, ale to celowo. Pierwotnie miało iść w dół i w piwnicy, ale po co mi ta rurka w piwnicy, jak od razu może iść do tego pomieszczenia, gdzie się wszystko spotyka. Tutaj też już na gotowo, można powiedzieć. To co było widać wcześniej, to... A, no tu jest też skrócona ta rura. To już było. To doszło, doszły też, tu na pewno doszedł natrysk, jest ogarnięte, przebite jest do pralni, tak samo przebite jest już do piwnicy, do kotłowni, bo to nie będzie piwnica oczywiście. Zostaje tylko doprowadzić zimną wodę tam na ścianę. Tu już jest dotąd, odpływ już jest. I jeszcze przewody do pompy ciepła tędy pójdą. No i finito. Jutro pewnie finito, albo jutro jest czwartek. Czwartek albo w piątek koniec. Na dole w sumie nie ma wiele do oglądania. Jak zwykle naświetlenie słabe. Tu jest ta rura. Tu będzie to z kuchni. Co jeszcze? O tu woda wszystko przyłącza, wszystkie. Tak se to zostawił, później jeszcze pianką będzie opiankowane. No, a tu są moje płytki, które tutaj zniosłem już na ostateczną drogę. Jak mi tutaj zwolnią pomieszczenia, to rzucam tu jeszcze to przy podłodze, ale tu rzucam te płytki na ścianę i mogą kończyć. W sumie największy makaron będzie tutaj, więc najważniejsze, żebym tą ścianę zrobił i nawet kawałek podłogi, ale to już bez sensu po kawałku robić, więc trzeba będzie się wziąć i zrobić wszystko. No i co? Koniec tygodnia, początkiem kolejnego tygodnia. Już mam umówionego gościa od styrobetonu i będziemy lać aleją tak, żeby przykryć te rurki i dopiero wtedy styropian z 5 cm i zamykamy temat. No i tutaj będzie widać efekt czterodniowego ataku hydraulika na budynek. Tu już nawet wypiankowane.
Wczoraj jak byłem, to jeszcze nie było do końca. Także już jest na gotowo. Wanna, kibelek, umywalka, ten prysznic, jakiś tam pewnie odpływ liniowy, żeby to nie było jakieś brodziki czy coś, tylko żeby to na zero płytkami zrobić. Tak będzie wygodniej. Odejście do odpływu do pralni, suszarni, woda. To tylko tu chyba, dobra, tu nic więcej. Zejście do piwnicy, do centrum dowodzenia. Tutaj też widać grube kolana. To są od rozdzielacza. A tutaj też widzę już, tego też nie było. Pompa ciepła. Pompa ciepła. Tutaj już grubasy idą, takie calowe. Oj, ładnie to wpuścił do środka, elegancko. Elegancją. Tutaj sobie wprawdzie wymyśliłem gniazdko, ale będzie obok. I tutaj jest też zasilanko, odpływ. Wszystko ładnie na kątami porobione. Nie ma tu żadnej maniany. Kuchnia. No sorry, ale jeszcze jest ciemno. Jest przed 8 rano. Trochę chcę podziałać, więc musi być jeszcze ciemno. Tu niewiele widać, ale też niewiele jest. Jest tylko zasilanie ciepła, zimna, plus jakaś dodatkowa na te pralki, zmywarki, na zmywarki, odpływ, tyle. Tu jeszcze sarenki. Sarenka jest, kurczę, zamaskowana nieźle. Tam są trzy, a nie widać żadnej. O kurde, myślałem, że jest ich cztery, ale to w moich oczach coś nie tak. Raz, dwa i trzy. Sarenki, cześć. Małe cięcia. Standardowo wszystko co do środka. Tu jakieś badziewie. Chociaż nie będziemy całkiem. Może to jeszcze się coś tam wypuści. Tu nie ma dużo cięcia. Tak naprawdę. Naprawdę to już niedługo pączkarnia wychodzi. Ja tego nie chcę mocno ciąć, bo ono jest takie jeszcze, można powiedzieć, liche. I co jeszcze? Tutaj te małe pąki zostawię. Górę też zostawię. Chociaż jakoś tak przytnę na zewnątrz, żeby wychodziło. Niech już nie rośnie w kosmos. Ten może być. No mówię, takie tylko trymowanie bardziej niż cięcie. Ta ładnie wystrzeliła we wszystkie strony. I od korzenia, od pnia już się dosyć gruba robi. Także uciekamy ze środka wszystkim. Akurat mam nieodpowiednie narzędzie, takie słabej jakości. To do środka też nie ma sensu. Ten krótki niech zostanie. To jest fajnie, bo dużo krótko pędu, więc na razie nic nie idzie.
a z tych odrostów ja bym się ich całkiem pozbył, ale niech ona jeszcze trochę w górę rośnie. To tak jak w przypadku tamtej, obetnę im tylko czubki z pąkiem na zewnątrz, dać im szansę, żeby wylazło coś z tego. A jak się nie postarają, to w przyszłym roku całkiem znikną. W sumie ten środek jest taki gęsty, że śmiało mogę chyba nawet całą tą gałązkę upierdzielić. Jedną ręką nie. No, śmiesznie wygląda, ale to dlatego, że ta szła do środka i teraz trzeba ją stąd zmusić ją, żeby gdzie indziej rosła. No tu się w ogóle zazębiają. No i tyle. Będę się z tym pieścił, jak tu będę mieszkał. Czarna porzeczka za chwilę. Usunę najstarsze. Kamczatka zostaje, w ogóle nie tykam. Daje jej się rozkrzewić, bo w pierwszym roku była słabiutka, w drugim roku teraz, znaczy w pierwszym, gdy jesienią ją sadziłem, może się cofnąć w materiałach, tam kilkanaście odcinków temu. No i taka se jest, także dam jej wyrosnąć ile się da, a dopiero później będę się bawił w jej przycinanie. Tak samo jeżeli chodzi o pigwę mruszkową, mam tutaj trzy krzewy. Raz, dwa, trzy. Z patyka, bo też chyba nagrywałem dosłownie patyk, miałem, fajnie się rozeszło. W zeszłym roku, gdy już miałem kwiaty, później miałem już takie małe, fajne gruszeczki, przyszedł przymrozek, a zaraz po nim silny wiatr i to wszystko w cholerę spadło. Teraz zostawiam ją w spokoju, niech się rozrasta po swojemu. Przytnę ją albo po owocowaniu, albo za rok o tej porze. Ta się najbardziej rozrosła. Tu było ognisko i chyba dobrze dokarmiona. To tak naprawdę już się z tego drzewo robi. Całkiem przyjemne. Tutaj moje węzły marynarskie, bo uciekało to od pionu w tamtą stronę. I też zostawię to w spokoju. Gęste to jak cholera. Chociaż może pozbędę się tylko tych takich naprawdę gęstych i tyle. Ale to nieważne. Jabłonka kolejna. Tutaj to już w ogóle biwoląg, bo to idzie cały czas do góry i chyba w tym momencie poprosimy go, żeby już przestał. O tak, właśnie. I niech leci na boki. Tutaj by się przydały jakieś dzienniki dziadka Józefa, którego sad na niektórych odcinkach widzieliście. Ale niestety nic takiego nie prowadził. Brzydkie to, śmieszne to, ale dać mu szansę. Ja bym chciał w ogóle tego się środkowego pozbyć, ale dopiero jak tutaj coś pójdzie. Tutaj zeszłej zimy coś poszło nie tak i pęknięte było, ale widać, że już odchodzi. Także liczę na tą stronę, żeby tu wyszło. Wtedy można by to gdzieś tutaj o jakąś taką, tu zostawię te mniejsze, puścić na boki. No i góra oczywiście. Nie ma go. Ciach, ciach. Nie musi być wysokie. A to sobie fajnie rośnie.
bardzo fajnie, tylko nie chce się dobrze ukorzenić. Lata jak po każdym tym wietrze w tamtym roku poleżało, dlatego tak na dłużej chyba zostanie. Ale jakoś tam sobie radzi, bo pąków mu nie brakuje. Owoców w sumie też. No ale nie ma co przycinać. Tu jakaś taka tylko taka buba mu to rośnie. Potencjalna to wywalam, to tylko i tyle. No tu jest nic. No i to tyle moich jabłonek. Przechodzimy do śliweczek. Śliweczkę nie wiem jak się tnie, ale tutaj obok śliweczki na pewno akację trzeba tak ciąć. Tu jest pień po akacji. Nie lubimy akacji. Śliweczkę zostawią chyba na wysokość. Taka ładna. Ta jest chyba zwykła. Co tu jest napisane? Węgierka zwykła. Tak jest. Tego ewentualnie dziada. Po co on mi tak nisko? Na wysokość nie ruszam. Tutaj jakaś taka śliwka, co rośnie kiściami. I tak w sumie nie wiem, wygląda jakby była uschnięta, ale nie jest uschnięta. Nie wiem co ciąć. Tu jest taki ładny rozkrzewiony, ten po prawej, a ten po lewej to po prostu badyl. Bez żadnych pąków, bez niczego. Także badyl out. Tu na pewno jest suchol. Ja to tam później czymś zaciapię oczywiście, nie? Nie, to jakieś takie wąsy. No to sobie średnio radzi. Tylko, że dwa razy to przesadzałem, bo miejsce mi nie odpowiadało. Także obrażona na mnie chyba. Tu jest też zwykła chyba węgierka. Nie widać, ale raczej tak. Akacja out. Sam patyczek, więc nie ma z czego ciąć. I jeszcze jedna węgierka. Też pasowałoby, żeby się rozkrzywiła, a nie taka patykowata. Także tu nie tniemy nic. Ten odcinek też można nazwać jakimś takim gospodarczym, bo to sprawozdanie z tego wszystkiego tutaj to raptem kilka ujęć. Dalej będzie oczywiście jeszcze pokazane, jak to tam jest wylane wszystko. Może bez samego procesu wylewania, bo pewnie mnie nie będzie na miejscu wtedy. A ja sobie tutaj cukry uzupełniam i ładuję oto badziewie całe. Bo w końcu zwolniła mi się tutaj paka w aucie. Miałem przez dobre 3 tygodnie zawalone towarem, którego nie mogłem zrzucić. Tu jeszcze trochę rur zostało. Tutaj chyba mówiłem, dokupione sprzęciory do, żeby piwnicę jeszcze podpiąć. Nie brałem w ogóle w projekcie rekuperacji pod uwagę piwnicy, głupi ja. A to trzeba chociaż jeden taki ciąg puścić, niech się miesza. A tutaj co, przecinka lekka zrobiona, sarny wypłoszone, sikorki nakarmione. Tutaj też jeden z subskrybentów, chyba subskrybentów, ale na pewno komentujący, tutaj bardzo na sikorki narzeka. Podobno zjadły mu mnóstwo pszczół. No to akurat przykra sprawa, no ale to wszystko sobie żyje swoim życiem. No. Ja mam tam też u góry te murarki. To nie są jakieś, nie wiadomo jakie pszczoły, ale też tak samo te dziobaki mogą. A to w ogóle jest coś innego, to nie jest sikorka. Fajnie gada. W każdym razie
20 parę rodzin mu to zjadło, no to już jest duży strzał dla pszczelarza. Ja też się do pszczół przymierzam, takich zwykłych, w sensie udomowionych, ale tutaj raczej nie, albo jeden, dwa ule. Jeden to nie ma sensu, no ale tak, jakieś takie minimum. Natomiast więcej w sadzie dziadka Józefa. Tamto będą miały pole do popisu, bo dookoła tyle pól. Jakieś rzepaki, jakieś kukurydze, jakieś coś tam, cały czas coś co roku rośnie. Plus drzewa owocowe, o ile wypuszczą po takiej przycince. Auto załadowane towarami. Regips znikł. Te pokrzywione profile. Jeszcze jakieś tutaj mam drewniane tematy. Taczki pasuje mi też oddać, bo to już jak pożyczałem, tak wyglądały. To już dawno nie są taczki. Tu się za bardzo nie ma co popsuć, ale jakby się coś, nie daj Boże, zepsuło, to będę musiał oddać taczki, a to badziewie jest. Tutaj jeszcze, o, tutaj jakieś tam drewno z werandy, bo werandę też teraz demontowałem. Te regipsy z pokoju, z sufitu, jakieś tam badziewie, tam w głębi gruz. Ile to się tego pozbyć. No i te taczki jadę odwieźć. SPGK. 15 minut stałem na granicy i 40 minut tutaj już spędziłem. Straszny dzisiaj ruch. A ja wywaliłem z 10 worków gruzu, 4, może 5 worków luźnych regipsów, trochę płyt regipsowych, jakieś tekstylia jeszcze się załapały. I mogę wracać do działań. Oczywiście jeszcze gruz generuje, ale już w niewielkich ilościach. Kurczę, nadszedł ten czas, żeby zamienić Porsche na gorsze. Dwie i pół stówy po opuście. Trzeba, bo to już nie jeździ. Zresztą nie jest moje. Będzie jeszcze dużo gruzu, więc muszę. Tak sobie tłumaczę. Bentley to nie jest, ale to znaczy to. Ale zawsze nowe. Plany i terminy zmieniają się jak w kalejdoskopie. Właśnie jestem po rozmowie z tynkarzem, który tak po prostu wyszedł na powierzchnię znikąd. Jestem dosłownie w tej sekundzie po rozmowie. I akcja jest taka, że nie robimy podłogi teraz. Odwołałem podłogę, w sensie to wyrównanie. Za 2 tygodnie od teraz, a u mnie jest 25 lutego, robimy tynki. Do 11 marca muszę tylko, no tu mam takie opierdoły, dokuć to wszystko na gotowo, zlikwidować parapety, to co i tak miałem zrobić, czyli dokuć przy podłodze, wyrównać otwory, zamknąć otwory, wybudować tą ścianę do końca, czyli takie pierdoły, drobiazgi, ale na gotowo. Gościu wpada 11 marca, tydzień, może 10, 11 dni i zrobione. Tu jeszcze się pozbywam tej ościeżnicy, tych drzwi, to musi uciec, bo mrowisko tu miałem, tu na całej werandzie mrowisko i tutaj wszędzie mrowisko, ale pozbywam się totalnie wszystkiego i na za 2 tygodnie mojego czasu muszę oddać, także tutaj sprawozdanie będzie z dalszych porządków i prac takich podstawowych, budowlanych. Super się złożyło, bo jak za 2 tygodnie będę miał to, to końcem marca, to też już przestawiłem i umówiłem i potwierdziłem, styrobeton i możemy, idealnie będzie, możemy podłogę robić. To będzie wtedy zupełnie inny budynek. Czyli pewnie jedne z ostatnich ujęć budynku w takim stanie. No plus oczywiście jeszcze moje
murowania, tynkowania i inne tam pierdoły. A jeszcze wywierce, otwory pod rekuperację od razu, żeby na brudne na brudne, żeby później już na czystych potynkach, żeby już tego nie robić, bo to z wodą się robi te odwierty, więc musi być tak, żeby było dobrze. I wybuchła bomba. Plany się zmieniły. Tak jak powiedziałem, ściany będą robione przed podłogą, więc nowy bałagan. Cieszycie się w związku z tym bałaganem nowym? Także tutaj już na gotowo to, czego nie zrobiłem po zdjęciu sufitów. Tam zostało tylko jeszcze chwilkę. Tutaj największa kubka gruzu z uwagi na to, że to były całe te dwie połacie ściany. Tutaj tak nawet umiarkowanie, bo tyle co nic. Kurz opadnie, to na nowe taczki pójdzie. Sama przyjemność później takiego sprzątania. Sprzęty hydraulika zabezpieczyłem w ten sposób, żeby mu się tam nie nakurzyło, chociaż te rury, więc się umyją same, nie? No i uszczelki. Następny etap to oczywiście sprzątanko. Tu jeszcze wyrównać skosy. Jest sobota 24 lutego. Tutaj będę miał we wtorek już tą wstawkę pod kibelek i będę mógł zamurować tą ścianę, dokończyć tamte. Myślę, że do następnej soboty będę już po tynkach i wstępnie po murowaniu i biorę się za instalację elektryczną, część druga, bo trzeba będzie teraz to czego miało nie być tak na szybko, czyli puszki, osadzenie puszek, wprowadzenie przewodów, tak samo od zasilania włączników do sufitu, też po suficie już można puścić przewody, albo przynajmniej wyjść tutaj z jakąś tam szpulą, żeby odciąć się już od konieczności modyfikowania czegokolwiek w ścianach. I możemy przyjmować tynkarza. Także się porobiło. No ale presja jest dobra, nie? Bez presji nie ma efektów. I to jest dobra akurat sytuacja. Będzie ciężko, ale nie jest beznadziejnie. Damy radę. Jak zwykle. Tylko nie może być już po mojemu, czyli powolniak. No ale. Dobra, zakładam maskę, bo już nie mogę oddychać. Efektem rewolucji jak na razie, czyli po dwóch dniach, po godzinach między 17 a 20 jest dokończone kucie pod sufitem, wokół okien, nad oknami, tutaj po piecu kaflowym, za piecem. Sorry za jakość, ale nie mam przy sobie kamery, tej latarki czołowej. Góra gruzu, tutaj będzie lepiej widać. Też jak widać po urobku niewiele tego jest, ale bałagan od nowa, tak? Kable już miały być schowane pod wylewką i no ale tym kablem nic się nie dzieje tak naprawdę, to tylko kwestie estetyczne. A jak wiemy, dla niektórych z Was to jest bardzo ważna sprawa, żeby to ładnie wyglądało, a nie żeby się coś działo, więc niestety ale musicie odwrócić wzrok. Tutaj też właśnie wczoraj zostawiłem już na zero wykonane. Widać znowu góra, bo za pieca. I co, dzisiaj bierzemy na cel to pomieszczenie i tu pójdzie bardzo szybko, ponieważ mam tylko, właśnie tam wreszcie też przy podłodze było, nie? Mam tutaj przy podłodze ogarnąć, oczywiście to się tego pozbyć, wszystko co za piecem plus
wszystko co pod sufitem. Chociaż tam już nie muszę, jestem tam na zero, ale jak są tam jakieś takie chrupki o coś takiego, tutaj wszystko. A i też nastał magiczny moment, niektórzy to zaznaczali w komentarzach, że to dziwnie wygląda, że remont, a tutaj jeszcze firanki i zasłony w oknach wiszą. No to już nie wiszą. Czyste okna. No, czyste oczywiście pozbawione zasłon w sensie. O, a przez okno jeszcze resztki dnia. Zakurzone. O, ma się teraz full HD. A, no i oprócz tego ostatniego pomieszczenia, ostatniego, tak mówię, to było pierwsze, czyli w poniedziałek po rewolucji w sobotę, tam w sobotę też coś zacząłem robić, poniedziałek tamto, we wtorek, nie, no głupoty gadam, dzisiaj jest wtorek, więc w poniedziałek było to, końcem tamtego tygodnia było tamto, to dzisiaj, czyli we wtorek, jak to wszystko ogarnę. Zostaje jeszcze weranda, mała, ale nietknięta jeszcze przez nikogo, więc całe to wszystko, nie skuwaj tynków, nie, wiecie, te tynki są po prostu fajne, póki się ich nie dotyka, na pewno wkładając tyle kasy i pracy w ten dom, nie mogę sobie pozwolić, że za rok, czy dwa, czy pięć będę miał tynki do skucia w całym domu. To musi być zrobione teraz. Niestety. Znaczy stety, troszkę roboty więcej i tyle. Tutaj też jak widać demontuję tą tutaj największą ościeżnicę, którą myślałem, że zostawię w spokoju, ale demontuję. A demontuję dlatego, że tutaj na werandzie to też ta podłoga jeszcze była do niedawna. Nie widzieliście demontażu, bo nawet nie nagrywałem. Robiłem to całkiem po nocach. Jedno wielkie mrowisko. Próchno oczywiście na skutek tego, że mrówki zaczęły przetwarzać to drewno. Więc to się rozsypywało w rękach. Nie było nic takiego. No, na pewno nie dało się nic z gwoździa bić. Także tutaj też pod spodem były. Musiałem się pozbyć progu. No a teraz to pozbyć się tego to nie problem, już okna wyjęte, wypchnę to, będzie to łatwiej odświeżyć, bo oczywiście wraca na swoje miejsce, nie mam zamiaru tutaj nic żadnego nowego okna pchać, raz, że kasa ogromna, a dwa, że nie ma sensu, bo to jest dobrej jeszcze jakości i na pewno daje radę. Mniej gadania, więcej timelapsów. Pokazuj jak pracujesz, nie gadaj tyle. No sorry, robię co się da, tutaj jest bardzo duże zapylenie timelapsów, tak powiedziałem, no nie, z tego nie robię. Z następnych etapów bez problemu, może jakieś takie szybkie rzuty z kamery na czole albo na klatce piersiowej, to też podczas na przykład robienia tej elektryki, także spróbuję jakoś powalczyć, po prostu no, jakoś tam poeksperymentować z formą, ale przede wszystkim pracę chcę wykonać, więc sam sobie szkodzę gadając, a nie robiąc, także zamykamy temat dnia dzisiejszego, pod koniec dzisiejszej pracy już nic nie pokażę, znów jutro w ciągu jeszcze, może nie dnia, ale jak jest trochę jasno, bo zanim skończę pracę, zanim zjem śniadanie z kolacją, czy tam z obiadem, bo to naraz jem, to jest już praktycznie piąta, bo ja o czwartej kończę, jest już praktycznie piąta i na zewnątrz jeszcze tylko 15 minut jasności i ciemność się robi. No, także odkładam kamerę na bok, przegrupowuję siły i ogień na tłoki. Środa po godzinach, we wtorek było wykonane ostateczne zniszczenie drzwi na werandę. To jest dopiero gruby mur.
ale był tu jakiś pan fuszerka, który to montował, bo zobaczcie, tylko tu jest izolacja termiczna i tu, a tu przez środek pusto. Na tej ścianie to tyle tego badziewia, było tu utkane wszędzie, tu ewidentnie się nie chciało. I druga sprawa, są te drewienka, które były wsadzone, żeby przymocować to do ściany. Na żadnym drewienku nie było przymocowane, czyli te drzwi były tylko tak wstawione, lekko przyszpachlowane i dlatego tylko 90 lat wytrzymały. Fuszerka. No. I wczoraj, czyli we wtorek, było wykonane tu na gotowo. Także kurz, pył, wszystko co tylko jest możliwe. Tutaj łuki wyciągnięte. Ja chyba poproszę pana tynkarza, żeby mi te łuki zostawił. Będę miał półokrągłe nadproża, czy jak się nazywa, okna. A dziś środa i weranda. Tak mi się wydaje, że weranda będzie najlepszym rozwiązaniem. Później czwartek i piątek zostaje mi na to. Przy czym będę od razu też pewnie, może zdążę. Już mi się bardzo nie chce tak po godzinach tyle tego dziobać. Ale jak wszystko ogarnę, to w piątek pewnie będzie wynoszenie gruzu. Żeby w sobotę zająć się już po prostu instalacją elektryczną. No. Zobaczymy. Plany planami. Nie? Dobra, przeorganizuję się i akcja. I zadanie kolejne wykonane, ściany zażygane, bałagan do kwadratu, tak jak lubicie, albo tak jak nie lubicie. To już przygotowania pod rekuperację, oczywiście tam kolejne trzy, tu wchodzi 7, 3 tu. 4 tu, tylko tutaj już gościa nie męczyłem, to jest cienka ściana dziurawa, to sobie sam to wykuję. Wykuję nawet, kurczę, dwie cegły strącę i będzie zrobione. I jeszcze, oj, nie dolecę z tym światłem. Tutaj 4, bo tu są 2 enemostaty po jednym nad każdym oknem. I recuperation mamy też przygotowany. Jak się wam podoba ten bałagan? Akurat dzisiaj miałem walczyć z gruzem. Chociaż mam jeszcze to pomieszczenie całe do ogarnięcia. A tu kolega Bronek przyszedł, zadzwonił najpierw, czy chce. Powiedziałem, że chce. Zaprosił mnie pod dom, bo on już był. No i jo, z dziurami. Takie ładne te otwory, a nie dziury. A poprzedniego popołudnia, no to co, wydzierałem to, już pokazywałem chyba na poprzednim ujęciu i dodatkowy bajzel na werandzie. O, tutaj są góry tynku, bo tu od samej góry
do samego dołu. Zostało mi tylko, jak widać, o tu i tu, bo już miałem dość. Tu w ogóle śmieszne, mieszane techniki, bo tak, tu jest nadproże wylewane żelbet. Tutaj może jeszcze pokażę w ogóle, jak będzie normalna jasność. Tutaj jest cegła i wlane tam, tutaj o widać, że wlany beton. Tutaj sklepienie łukowe. No kurczę, do wyboru, do koloru. Każdy sobie co chciał potestował i mam tu wszystko. No i tak dobrnęliśmy do piątku po godzinach. Czwartek po godzinach skończył się tym. Jak to na ostatnim ujęciu było widać, skończył się tym. A piątek zacznie się tym, bo w sobotę będę jednak te gruzy wszystkie wynosił. Jeden dzień mi uciekł w związku z tym, że mi się tu pojawił właśnie gości od tych tu otworów i też parę godzin żeśmy się bawili. W sobotę będę startował z wynoszeniem tych wszystkich tynków do, no, na zewnątrz, nie? I coś jeszcze doszło dziś, czyli w piątek, a no mianowicie to tutaj majster zostawił instrukcję obsługi, to znaczy, że chyba, a zaraz się przekonamy, tutaj mamy nową zabawkę. Tu jeszcze ciemności, tam też będą ciemności. O, będzie widać centrum dowodzenia. Zrobili zestaw tutaj cały tych zabezpieczeń. Wszystko. I pan inwerter hybrydowy. Jeszcze nieaktywny. No i teraz jeszcze zobaczcie, że jak zrobiło się na zewnątrz cieplej, to tam ktoś mi zwracał uwagę, że jest wilgoć duża. No ściana, woda po ścianach była, bo kondensacja tutaj była i punkt drosy w budynku, a nie na zewnątrz. Tu jeszcze tylko bezprzewodową kanalizację mam. Odpływ przynajmniej. Także coraz więcej i to wszystko naraz. Coraz więcej się tutaj wydarzyło i dzieje dalej. To jest ostatnia górka, którą w tym budynku mam. Część tej górki to tutaj widać akcje budowlańców i takie tam inne. Część na strych, część przemeblowanko. I kujemy ostatnie pomieszczenie. Trochę płytek, trochę tynku. W sumie to tutaj dużo roboty nie ma. Piękny rozpierdziel. A ile koloru? Tu jakieś stare rury. Tu dziura na wylot. Tam jest ten licznik gazowy. Oczywiście wszystko pod nogami. Można się potknąć. Bardzo ładnie to wygląda. I zdjęte wszystko. Może jest dosyć późno, to w sobotę wywożenie, wynoszenie urobku. Tak szybko wybiegłem z budowy, że nie zdążyłem nagrać pożegnania. Wyczerpany, bo od 7 z groszami, już jest 23, aż mnie stopy pieką od spodu. Stopy to od spodu zazwyczaj, no ale stopy mnie aż pieką od
stania i od tych butów. Generalnie udało się. Wszystko, co trzeba było zrobić, jest zrobione. Nie połatałem tylko tych brust po rurach, ale jeszcze będę w niedzielę siedział na budowie i to robił. Gościu przychodzi w poniedziałek, więc, a nawet może we wtorek, bo jakoś tam mam mieć obsuwę, więc może akurat uda się jeden dzień dostać gratis. Tak czy inaczej, kupę roboty. W tym samym dniu jeszcze goniłem z prądem. Prąd na osobnym filmie. Następny film po dzisiejszym. I co? No i koniec świata. Tak styrany to chyba jeszcze nie byłem. Tak czy inaczej, nie ma co się żalić. Robota idzie do przodu. Pod presją wychodzi nawet całkiem fajnie. Zostawcie w takim razie suba, polajkujcie, skomentujcie. Dzięki, że wytrwaliście do końca. Ja też jakimś cudem wytrwałem do końca. Jeszcze tylko niedziela i może poniedziałek i będę mógł odpocząć. Gościu sobie będzie tam dłubał te ściany, a ja jakoś tam odetchnę. Także dzięki za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia i cześć.